Gość w dom, Bóg w dom. Siemondero 3210 start. Chciałem ci dzisiaj powiedzieć o tym, że jeżeli masz taką możliwość, to ugość dzisiaj kogoś. Niech jak ktoś się pojawi, jak masz taką opcję, z kim się dzisiaj spotykasz, to weź go ugość. Jak masz dzisiaj jakieś relacje, w sensie z różnymi ludźmi, nie wiem, pracujesz, idziesz do szkoły, spróbuj zobaczyć w nich Pana Boga. Spróbuj zobaczyć właśnie człowieka, w którym Pan Bóg zamieszka. Nawet jak nie w idealnej wersji ten człowiek zrobi ci jakąś przykrość, cokolwiek, spróbuj dzisiaj dostrzec jego dobre strony, dostrzec. Ale z drugiej strony, kurde, nie daj się nabrać. Czasami ludzie wykorzystują właśnie to, że traktujemy ich dobrze, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy uczciwi i jakby próbują nas nabrać, robiąc jakąś taką postawę, kurczę, jak ją nazwać, że wiesz, tak wrażliwie ktoś do ciebie podchodzi, w taki sposób tak cię naciąga na coś, że robi z siebie taką ofiarę. Nie daj się na to nabrać. Nie daj się na to nabrać. Bądź w dobrym tego słowa znaczeniu gościnny. Okej? Okay? Niech tak się dzisiaj wydarzy. A co robimy zawsze? Robimy freestyle, więc możesz to sprawdzić. Jak ktoś do mnie przyjdzie, no to kupię sobie algi. Nie żeby nawinąć tu pustkę na uszy, ale żeby go ugościć, no i zrobić sobie sushi. Yo, mówi ktoś dramat, a ja wchodzę, że to mówię, to flow, to reklama. Ej, dokładnie, to nie żadne przeszkody, jest lato, nie na bogato, lecz idziemy na lody, to jest zima. No i skórka od pomarańczy możesz obrać, wrzucić do herbaty, no i potańczyć na przykład. I to jest proste, nie gość kogoś tak jakby wjechał do ciebie czołgiem. Nie wjeżdżam czołgiem, tylko wjeżdżam autem. Żartuję dziś, nie radzę się już bracie tutaj blantem. Dokładnie, ale jest taka sprawa, choć nie jaram, to mnie łapie czasami ta gastrofaza. I idę chyba coś zjeść. Trzymajcie się, dobrego dnia i dobrego śniadanka, piona.